Klocki, Lego i zima. Czy wy coś takiego widzieliście kiedykolwiek? Tak. Czy na te klocki opadł śnieg? One się zrobiły takie trochę bielcze, ale nie opadł na nie śnieg, nie? Tak wyblakły trochę. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś drzewa z klocków i mamy na tych drzewach takie po prostu białe klocki, nie? Nie ma na nich śniegu, po prostu są białe klocki. Oh yeah. Tu mamy kombajn i tutaj dalej jedziemy sobie i też mamy drzewa z klocków. Tutaj mamy domek z klocków, ale zobaczcie, na domku z klocków nie ma śniegu klockowego, nie? On może mieć troszeczkę jaśniejsze te klocki i tyle. Zima w klockach jest tragiczna, jak dla mnie. No tak, zobacz, tutaj sobie ten... No, jakby... Jak pojedziemy sobie na przykład tu, tak? To tu nie mamy klocków, tutaj chyba już normalne są pola, nie? Tu jest taka normalna trawa, to tutaj ta zima wygląda tak. Ale tam, gdzie są klocki, to po prostu... Jakby... ta zima tutaj... A zobaczcie teraz ciekawą rzecz, jak dotkniemy drzewa, to te białe klocki znikają. Widzicie? Nie? I drzewa robią się normalne. Także to jest po prostu taka teksturka nałożona do drzewa. To po prostu tak jakby... To tak to wygląda. No. Siema się wszystkim, witam was. Sprawdzimy sobie mapkę, zobaczymy jak wygląda w zimie. No bo byłem najbardziej tego ciekawy. To jest taka... Nawet krowy biegają tak samo, nie? To jest taka... no ciekawa rzecz. Czy wy mieliście kiedyś zimowe klocki Lego, czy nie? Chociaż chyba coś takiego było, nie? Jakieś tam klocki w jakimś stylu mogą być takie, że zimowe, powiedzmy. Jakieś tam może maszyny, powiedzmy, na stokach, nie? Jakieś tam ratraki i inne tego typu rzeczy. Może można było coś takiego z klocków zbudować i faktycznie to gdzieś tam jest. Tak, myślę, że zrobimy jakiś zlecik dzisiaj, komrad. Spokojnie. Dobra, pyk. Tutaj mamy na przykład lotnisko UFO i tu śniegu jako tako nie ma. Cały, zwłaszcza całe te wydmy, całe te... jak to się nazywa? No. Cała ta pustynia jest w śniegu. I to takim normalnym śniegu, nie z klocków, nie? Zobaczcie. Cyk. Co tu jeszcze może dziwnie wyglądać? Woda pewnie wygląda normalnie. Fajnie jakby był lód z klocków Lego, nie taki przeźroczysty. Cyk. Drzewa. Jakby był lód z klocków Lego, to by było super, ale nie ma chyba. Ja akurat wziąłem moje takie zimowe Audi. O! Przebije się? Przebije się. Tu mamy tor wyścigowy. I też wszystko takie ośnieżone, nie? Cyk. No i trochę tak tutaj gdzieś śniegu nasypało na tym torze. A tutaj gdzieś trochę tego leży. Nie? Ale tak na budynkach... Ciężko powiedzieć, co się jest. Tor, ten dragowy jest odśnieżony całkowicie, nie ma tutaj ani okruszka śniegu, nic nie ma. Cip. O! Wow! Okej. Okay. Kozak felgi? Czy ja wiem? Jakie sobie felgi wybrałem? Więc tutaj na drzewach jest tego pełno, na tych klockowych. Są też takie te drzewa, te twardsze. Wydaje mi się, że mają takie jaśniejsze te klocki na tych, na liściach, nie? Te drzewa, które można zniszczyć, są pokryte tym, powiedzmy, klockowym puchem. No dobra, chodźmy gdzieś indziej zobaczyć. Właśnie, jak wygląda ta moja chata, bo tak nie zwróciłem na to uwagi do końca.
tam powinno... Właśnie, bo są w niektórych miejscach tak... O, jeszcze wiem, gdzie możemy pojechać. Tam, gdzie jest ten taki plac zabaw, tam możemy ogarnąć. Bo tam są takie... wysypane klocki Lego, one mogły się pokryć puchem trochę. Albo takim sztucznym puchem klockowym. Zaraz zobaczymy. Tylko najpierw na chatę zajadę. Fajnie się to wszystko rozwala. Okej. I tu jestem na mojej chatce. No i zobaczcie sobie. Tu wcześniej mieliśmy takie zielone to wszystko, nie? A teraz to podłoże jest na biało, czyli można powiedzieć, że w legowym świecie, jak spadnie śnieg, to wszystkie klocki robią się po prostu białe. Czy zauważyłem, że jak uderzam drzewka, to śnieg znika? Tak. Od razu jak dotkniemy chociażby jedno drzewko, zobaczcie na te górne, to znikają te, znika ten śnieg od razu, nie? Mogłoby się to jakoś animować czy coś. Fajnie jakby na przykład śnieg szybciej spadał z tych drzewek, nie? No ale zrobili to tak, poszli trochę na łatwiznę z tym. Tu mamy statki piratów i na nich jakby śnieg nie działa w ogóle. Tutaj jest wiosna cały czas chyba. Nie? Tu się nic nie dzieje ciekawego. Tutaj też nie mamy nic ciekawego, tu jest plaża, więc... O! Już dokończyłem, ale tutaj jest plac zabaw. I tutaj zobaczcie, mamy podłoże też z klocków Lego, nie? I tu jak... tutaj jakby śniegu nie ma. Mi chodziło o te klocki, że myślałem, że o te tutaj będą przykryte puchem, nie? Nie mogę ich rozwalić. Tutaj nic nie jest przykryte puchem, zobaczcie. Jest goło i wesoło, nic tu nie ma. No, sorry, że dzisiaj mam Fordzę po polsku, ale ostatnio graliśmy w Preya i chciałem Preya mieć po polsku, bo tam dialogi są fajne. Tutaj teraz przez to, że mam tą wersję polską, mogą być źle przetłumaczone niektóre wyzwania i tak dalej. Czasami tak jest. To jest niedokładnie przetłumaczone, albo gdzieś tam czcionka gorzej wygląda. Ja wolę jednak wersję angielską w Fordzie. No i tak tutaj jest słabo, tu w ogóle tego śniegu nie ma. No nie, tak pusto jest. Te klocki nie są na biało, może trochę jaśniejsze są, ale ciężko powiedzieć. Może mi się wydaje bardziej. Nie, słabizna jest tutaj. Czy oblodzenia gdzieś są jakieś? O, patrzcie, tutaj nawet kwiatki chyba nie są... Nie no, są trochę jaśniejsze, dobra, powiedzmy, że są takie oblodzone, nie? Wydaje się, że dzień jest też krótszy. No dzień to wiadomo, nie? I tu mamy... tutaj mamy lotnisko, czyli kolejną lokację. I tutaj... już mi się wydaje, że jest trochę lepiej. Bo te klocki są faktycznie białe tutaj dookoła. Nie? Zobaczcie, są. Jak tu mamy na przykład drzewka. Tutaj to lotnisko lepiej wygląda. I patrzcie, o, i są, dobra, lotnisko jest fajnie zrobione. No tutaj ta płyta jest zaśnieżona jakby, nie? Bo jest cała biała. Wcześniej na pewno nie była aż tak biała. I tu mamy hangary na samoloty. One też są białe, jakby przykryte puchem czy coś takiego. Po prostu klocek jest w kolorze białym. Tutaj też mamy, zobaczcie, hangar w kolorze białym. Także tu wygląda to dobrze na lotnisku, nie? Nie wszystkie lokacje są zrobione tak w porządku.
Niektóre faktycznie gdzieś tam brakuje im tej stylizacji, powiedzmy, na... No... Na zimę. Co tutaj mamy jeszcze za lokacje? Tam na torze wyścigowym byliśmy, to chyba już wszędzie byliśmy. Na pustyni żeśmy byli. Aha! Pojedźmy sobie na oazę. Zobaczymy, czy oaza jest zamarznięta. Powinna być oaza zamarznięta, no bo przecież tam jest mało wody. Płytko jest, prawda? Gdzie ta oaza była? Trudno na nią nie trafić, a teraz jadę po wydmę. Jakby... wydmy... Pustynia jest bardzo fajnie zrobiona. Podoba mi się. Jest dużo śniegu. Czy te samoloty startują jak na zwiastunie? No nie, no niestety nie startują te samoloty. One są tak sztywno do mapy przyklejone. Znaczy, można je przesuwać, ale no nie odlecą ci, po prostu. Szkoda trochę, nie? Tu jest chyba gdzieś tam. Uwaga! O, niestety. Tu woda nie zdążyła zamarznąć. Szkoda! Jesteśmy na oazie i tu powinno być zamarznięte, nie? To przecież jest zima, no o co chodzi? Woda jest niezamarznięta tutaj i tak to wygląda. No, możemy ją normalnie przejechać, tak jakby było lato czy coś, tak? Zima w Forza Horizon czy tylko w dodatku? Zima jest globalnie, we wszystkich dodatkach i na wszystkich mapach w Forza Horizon. Czy to masz dodatek ten LEGO, czy to masz dodatek Fortune Island, wszędzie jest zima. Nie? To tak wygląda oaza, no jestem zawiedziony, że nie jest to zamarznięte. Pewnie z pewnych powodów zrobi tak, no może im się albo nie chciało tego robić, żeby było zamarznięte, albo może nie można by było wtedy wykonać jakichś wyzwań. Chociaż to raczej mało prawdopodobne, no bo przecież ja nie mogłem zrobić jednego wyzwania, jak była zima. To były te najszybsze samochody i tam miałem jedną misję z Astonem Martinem. Nie mogłem tego ukończyć, bo tam mi się samochód ślizgał bardzo na śniegu na jednym zakręcie. I nie osiągnąłem tam odpowiedniej prędkości. Już sobie to ukończyłem teraz, ale wtedy nie mogłem. No, ale tutaj to wygląda bardzo fajnie. O, twarde drzewo. Weź auto z serii... O właśnie, zobaczymy. Auto z serii LEGO czy będzie białe? Nie, no chyba nie. Myślę, że będzie normalne. LEGO Champions, ale dziwnie teraz ta czcionka wygląda po polsku. Po polsku czcionka. No dobra, weźmy sobie LEGO Senna. Cyk. Kiedy będą nowe samochody? Wiesz co, nie wiem dokładnie. Ma być z DLC. No nie jest ośnieżony. Nie jest ośnieżona Senna. Ja jak budowałem tą scenę, to odwrotnie klocek przyczepiłem na górze? Nie? Widzieliście na YouTubie. Ale przyczepiłem go już normalnie i jest dobrze. Nie jest ośnieżona, normalna scena. No to pewnie te pozostałe klocki, klockowe samochodziki też są normalne już, więc... Można powiedzieć, że zabrakło czasu na dopracowanie. Może nie do końca, no jest śnieg, tak? Ładnie wyglądają te pustynie, tylko mi osobiście brakuje tu w oazie lodu, tak? To powinno być zamarznięte raczej. Jak myślicie? No bo zobaczcie, tu jest płytko, nie? Jezioro na głównej mapie jest przecież całe zamarznięte, tak? Ono jest dosyć głębokie, a tutaj jest płyciutko, to jest taka kałuża, no. Jest to... nie zamarznie. No ale ogólnie spoko.